Witajcie, rozpoczynamy kolejny dyżur. Ola Kłopek i Marek Krupental. Ostatnio pobiliśmy rekord. Nasz odcinek dotarł do ponad 20 000 odbiorców, a na żywo jednocześnie oglądało nas 280 osób. Mamy nadzieję, że dzisiaj uda nam się dotrwać do jeszcze większego grona i odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania. Zapraszamy! Marku, mamy ze sobą już kilka dyżurów. O co najczęściej pytają kierowcy? To chyba co stanowi największy problem na drodze i największa część kar, które są nakładane, to właśnie czas pracy kierowcy. Mnóstwo tych pytań pada i wcale mnie to nie dziwi, dlatego że jest dużo przepisów, które regulują tą część akurat pracy zawodowego kierowcy i niektóre nie są wcale takie łatwe. Trzeba je po prostu zrozumieć, tak? Pytano najczęściej o przeprawy promowe, o pracę w godzinach nocnych, jak to jest, kiedy mogą iść na 15, kiedy na 13, jak wykorzystywać przerwy, jak je odbierać. Czyli to wszystko tak naprawdę. Mało pytań pada o dokumentację, jaką kierowca powinien posiadać, o badania, o same kwestie szkoleniowe. Tu właśnie czas pracy jest tym głównym takim tematem nurtującym kierowców. A właśnie jesteśmy tutaj po to, żeby Wam pomagać. I w tym celu stworzyliśmy aplikację, opracowaliśmy aplikację, która pozwoli Wam obserwować, w jaki sposób zaznaczacie swoje aktywności, ile trwa dana aktywność. Tą aplikację możecie pobrać w sklepie Google Play na telefony, które są obsługiwane przez system Androida. Zastąpi ona Wam do tej pory notesy, kalendarze, w których pisaliście, o której chociażby przerwa była rozpoczęta. To może pokażmy, jak działa ta nasza aplikacja. Bardzo proszę, ja już w dłoni trzymam. Ja już ją widzę, ale na monitorze niestety jeszcze nie mamy. Czy moglibyśmy prosić o pokazanie aplikacji? To może jeszcze powiem, że naszą aplikację można oczywiście oceniać w sklepie Play, więc prosimy też o oceny. Będzie nam na tym zależało. Jakiekolwiek komentarze również czy uwagi, które wniesiecie, Szanowni Państwo, do tej aplikacji również pozwolą na udoskonalanie jej, a ona jest dla Was. Jest do pobrania za darmo. Oprócz tych podstawowych funkcji, o których mówiłem już podczas każdego naszego dyżuru, czyli to, co widzicie teraz na panelu czołowym, aktywności kierowcy związane z jazdą, pracą, gotowością czy też odpoczynkiem, do tego jeszcze dochodzi funkcja PROM, funkcja OUT. Również możecie sobie ten czas na tej aplikacji odmierzać. Ale wprowadziliśmy też nową. Ale przede wszystkim tak, może zakończymy naszą aktywność odpoczynek, bo zaczynamy pracę. Tak. W ubiegłym tygodniu mieliśmy naprawdę dużo pracy. W pewnym momencie oglądało nas 290 osób na żywo, tak? Aplikacja dotarła do prawie 20 000 osób, więc tej pracy troszeczkę mieliśmy. To pozwólcie Państwo, że ja teraz przełączę się na pracę. Wciskając zakładkę praca, potwierdzam, że chcę i od tej pory z Olą bierzemy się za robotę. Zakasujemy rękawy. Proszę Państwa, jeszcze jedna ważna rzecz. Dorobiliśmy do tej aplikacji zakładkę kursy i szkolenia. Możecie za pośrednictwem tej aplikacji pobrać sobie bezpłatnie kurs języka angielskiego dla kierowców. Podkreślam bezpłatnie, a warto się języka uczyć. Oprócz tego możecie również wykupić sobie kurs ADR-owski. Znajdziecie to wszystko w tych naszych zakładkach. Czy już przedstawiliśmy, tak? Wszystko pracujemy, rozpoczął się nasz czas. Tak. Zależy nam na tym, żebyście udostępniali, informowali swoich znajomych, że live chat się rozpoczął. Może oni mają jakieś nurtujące ich pytania, może im będziemy mogli pomóc. Zrobimy to z przyjemnością. Dokładnie tak. I udostępniajcie, tak, żebyśmy dotarli do jak największej ilości zainteresowanych kierowców zawodowych. No właśnie, a póki co, zanim się Państwo rozkręcą, dajcie przynajmniej nam znać, że jesteśmy dobrze widziani i dobrze słyszalni również, bo to dla nas jest niezmiernie istotna informacja. Czy należałoby coś w reżyserce poprawić, czy wszystko jest ok? Dobrze, to ja już za moment sprawdzę, czy mamy jakieś pytanie. z ubiegłego tygodnia widzę, że mamy zapytanie o wypisy z licencji, czy każde auto ma swój numer, czy ważne, aby każde auto je miało. Otóż tak to nie wygląda. Przedsiębiorca, który uzyskuje licencję, zgłasza swoją liczbę pojazdów, które będą wykonywały przewozy w ramach tejże licencji. Oczywiście podaje numery rejestracyjne i na każdy z tych zgłoszonych pojazdów uzyskuje wypis. W wypisach nie ma numeru rejestracyjnego, więc dzisiaj jadąc powiedzmy z Kanią mogę zabrać ze sobą ten wypis, a ten sam wypis będzie jutro mi potrzebny w DAF-ie, w Mercedesie czy jeszcze w innym samochodzie. Więc numery rejestracyjne nie są przypisane do wypisów z licencji. Dobra. To było pytanie pana Kamila, mam nadzieję, że nas ogląda, bo w ubiegłym tygodniu było tak dużo zapytań, że nie zdążyliśmy na wszystkie odpowiedzieć. Dobrze, ja tu widzę, że jest z nami pan Łukasz. Pozdrawiamy pana Łukasza, pana Marcina. Dobrze, i mamy kolejne, tutaj mamy pytanie od pana Kamila. Tak. Na to pytanie już odpowiedziałem. Przepraszam, powinienem poczekać. To dawaj szybko, ten. To czekamy. Tak. Ale nikt tam jeszcze nie potwierdził słyszalności i widoczności. Czy dobrze to słyszałem, nie widziałem. Komu się nie poprawia. Przynajmniej my na monitorze widzimy. Widzimy, że jest wszystko ok. No to twój mikrofon nie da. Będzie tak? Wymiana. Wymiana mikrofonu. To ja jestem na produkcji. Mogę prosić o przybliż. Czy teraz już lepiej słychać? Jest mikrofon włączony? Raz. Jeden. Przepraszamy, mamy problem techniczny z dźwiękiem. To może dlatego nikt nie odpowiedział na mój apel proszący o to, czy dobrze nas słychać. Jeszcze chwilkę poczekamy tutaj. Ale ekipy techniczne w pocie czoła pracują. Dobrze. Czy ten mikrofon drugi działa? Okej. To ja jestem proszę o zbliżenie ekranu, dobrze? Zobaczmy tą próbę w ogóle. Posłuchaj, bo ja ci nie wytłumaczę. Dobrze, widzę, że tutaj pan Kamil odpisał. Dziękuję za oczywiście za odpowiedź. I tutaj... To może ja jeszcze tylko dodam, panie Kamilu. Wypisy rzeczywiście są numerowane, posiadają numery, ale tylko i wyłącznie kolejny numer wypisu wydanego na daną firmę. Natomiast nie posiadają numerów rejestracyjnych i z tym wypisem numer 2 może pan w każdym jednym samochodzie, który jest zgłoszony do tej licencji, przebywać, okazywać przede wszystkim ten wypis podczas kontroli drogowych, bo tego będzie żądał kontrolujący. Dobrze, mamy informację, że jeszcze szumi. Czy już jest dobrze? Już jest dobrze. Bo pani Iga jeszcze nam napisała, że coś szumi. Tak. Ale to pewno dlatego, że ekipy techniczne się tu koło nas kręciły po to, żeby właśnie naprawić. O, już wszystko dobrze. Wszystko działa. Dziękujemy pani Igo. I czekamy na pytania od państwa. Pomału się rozkręcacie, tak jak w ubiegłym tygodniu, a końcówka już była taka, że nie wiedzieliśmy, na które pytania już odpowiadać, które są najbardziej istotne, czy załatwiać je w kolejności, czy po prostu jeszcze poczekać. Dobrze, już mamy potwierdzenie. O, pan Kamil nam tu przyjemność sprawił, pisząc, że jesteśmy bardzo pomocni. Po to jesteśmy, panie Kamilu, właśnie, po to te dyżury. Moglibyśmy wieczory inaczej spędzać, ale chcemy być z wami, chcemy wam pomagać, bo wiemy, jak trudny to jest zawód, szczególnie teraz w sytuacji, kiedy znowu Unia Europejska wróciła do rozmów na temat pakietu mobilności. Teraz, kiedy rząd naszego kraju z kolei wraca do zmiany przepisów dotyczących przemieszczania się po drogach, po niekorzystnym dla naszego kraju ubiegłorocznym wyroku Trybunału Europejskiego, który pozwolił na poruszanie się pojazdów, których naciski na oś wynoszą do 11 ton po wszystkich drogach, bez względu na ich kategorię, czy jest to droga gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa, autostrada. Wszędzie można 11 ton. I teraz rząd pracuje nad tym, żeby te przepisy zmienić, żeby jednak nie na wszystkich drogach pojawiały się te zestawy 40-tonowe. A tak naprawdę jak się zastanowimy, to, Szanowni Państwo, wszystkie firmy produkcyjne nie znajdują się przy autostradach, gdzie mamy 11 ton nacisku, tylko raczej w niedużych miejscowościach, przy drogach gminnych, przy drogach powiatowych, gdzie ten nacisk dozwolony na oś pojedynczą wynosi 8 ton. Więc w tej sytuacji ten nasz transport naprawdę jest już nie tylko przez spoza granic atakowane, ale również i próbuje się tutaj teraz w naszym kraju również utrudnić wykonywanie tych przewozów. A przecież transport tak naprawdę generuje rozwój poszczególnych niewielkich miejscowości, poszczególnych gmin. Dla mnie jest to kompletnie sytuacja niezrozumiała, dlaczego właśnie takie rozmowy trwają obecnie. Czy coś mamy? No tutaj cały czas czekamy. Z zeszłego tygodnia nam nic już nie zostało. Może jeszcze coś nie dopowiedzieliśmy. Marku, licencja krajowa po 4 grudnia 2011 roku. 4 grudnia 2011 roku zostały implementowane do naszego ustawodawstwa przepisy rozporządzenia 1071 i tak naprawdę od tamtej pory wydawane oprócz licencji jest również zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Warunki są te same, bo tak naprawdę to rozporządzenie 1071 warunkowało już wcześniej w naszej ustawie o transporcie drogowym uzyskanie licencji. Z tym, że teraz przedsiębiorca posiada te dwa dokumenty. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencję, czy to krajową, czy licencję międzynarodową. A warunki są te same. Posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych w firmie, tak? Nie mówię, że to właściciel musi posiadać, bo może zatrudnić osobę, która posiada ten certyfikat kompetencji zawodowych. Oczywiście są warunki, że jeżeli ten certyfikat się znajdzie z zewnątrz, to osoba, która go udziela, nie może go użyczać w większej liczbie firm niż 4, pod warunkiem, że w tych firmach flota nie przekracza 50 pojazdów. Posiadanie bazy to kolejny obowiązek bazy transportowej. Ona nie jest ściśle w przepisach określona. Mówi się, że jest to, ma to być miejsce, gdzie można parkować pojazdy oraz dokonać w nich niewielkich napraw. Nie wiem, co to znaczy dzisiaj niewielka naprawa tak naprawdę, bo serwisy pokazują, że to one są potrzebne i to one są niezbędne. Kolejny warunek to dobra reputacja, a więc niekaralność za przestępstwa wymienione w tymże rozporządzeniu 1071 z 2009 roku, a także posiadanie zdolności finansowej w wysokości 9 000 euro na pierwszy pojazd i 5 000 euro na każdy następny pojazd, który zostanie zgłoszony. Musimy zrobić jakąś przerwę, dlatego że coś tam tutaj się dzieje. Jakaś niespodzianka szykuje. Czekamy na rekord. Czekamy. Jak tylko przebijemy rekord oglądalności, otwieramy szampana i fajerwerki. A ja sądziłem, że Ola ma rodziny. Czyli dalej do roboty jednak. Ja już myślałem, że koniec pracy. No dobrze. To pojawiło nam się coś w międzyczasie? To jest piccolo. Piccolo, bo jest alkohol. Tak, bo ja tu samochodem muszę do domu wrócić. Dobrze. No, czekamy cały czas na pytania. To może powrócimy. W ubiegłym tygodniu naprawdę niewiele nam zabrakło. Tak. Do 300 osób, które oglądałyby nas w tym samym czasie. I stąd chyba właśnie te. Tylko ja nie wiem, czy jednak ta duża ta petarda jest i tak koło mnie stoi. No trudno, może przeżyję. Dobrze, mamy pytanie od pana Emila. Pyta się o aktualizację naszej aplikacji, by móc zatrzymać czas. Dziękujemy tutaj za informację, na pewno tutaj będziemy pracować nad poprawieniem tego. To już mamy zgłoszone, bo jakiś czas temu, ja nie pamiętam, czy to akurat pan Emil, ale już osoba jedna zgłaszała i do wykonawcy czyli do tego informatyka, który na naszą prośbę robił tą aplikację, było to zgłoszone. Więc jeżeli w dalszym ciągu nie zostało to usunięte, to teraz już zwrócimy uwagę i dopilnujemy, żeby w przyszłym tygodniu było wszystko jak należy. Tutaj mamy komentarz od Pana Tomasza. Jak tylko mogę, to oglądam Was, bo nie znam nikogo bardziej kompetentnego w zakresie transportu drogowego. Pozdrawiam Marka. Bardzo dziękuję, Panie Tomaszu. Również serdecznie pozdrawiam. Skoro Pan nas ogląda, to może nasunęły się Panu jakieś pytania, może ma Pan jakiś problem, którym mógłbym Panu pomóc, rozwiązując go oczywiście teoretycznie. Więc zachęcam do zadawania pytania. No i cały czas zachęcamy do zapraszania swoich znajomych, udostępniania, żebyśmy do jak najszerszej grupy trafili, tak? Żeby Marek mógł tutaj pomóc. Takie zadanie zostało nam dzisiaj wyznaczone, że oglądalność ma być dzisiaj największa. Właściwie to, co macie do roboty. Na dworze ciemno, zimno. Zimno. Z tego, co rano słyszałem w radio, w większości Polski pada deszcz. Miało tylko nie padać w zachodniopomorskim, co było nieprawdą, bo padało. Więc chyba w całej Polsce. No to cóż robić? Usiąść przy ciepłym kaloryferze czy kominku, jeżeli ktoś ma w domu. I męczyć nas, zadawać pytania. Nie ma. No nie. Czekamy. Mówimy nie tylko do kierowców, którzy wykonują ten transport drogowy, korzystając z licencji, ale również firmy, które wykonują przewozy na potrzeby własne. Również te firmy zapraszamy do tego, żeby zadawać pytania. Co prawda one nie są tak obwarowane jak firmy, te, które posiadają licencję. No niemniej jednak zagadnienia związane z czasem pracy, ze szkoleniem kierowców są takie same zarówno dla tych przedsiębiorców wykonujących przewozy na potrzeby własne, jak i dla tych, którzy wykonują ten typowy transport drogowy, tak zwany zarobkowy. Ja przynajmniej tak go określam, no bo przewiezienie tego towaru wiąże się z uzyskaniem środków finansowych, więc stąd pozwalam sobie określać go transportem zarobkowym. Czy są z nami takie osoby, które jeżdżą u przedsiębiorców, którzy wykonują przewozy na potrzeby własne? Odezwie się ktoś do nas? Czy jednak dzisiaj będzie plajta i będziemy musieli tego pikolaka schować do lodówki na lepsze czasy? No ja mam nadzieję, że nie, że uda nam się. Sprawdzę, czy petarda wytrzyma nam do następnego Sylwestra, bo jeżeli tak dalej pójdzie, to trzeba będzie ją schować do Sylwestra. Zapraszamy, zachęcamy. Dobrze, to może ja sprawdzę pytanie z zeszłego tygodnia. Bardzo proszę. Jeszcze jakieś. Już sprawdzam. Żebyśmy nie milczeli, bo tak. Jednak ktoś nas ogląda. Marku, kara za brak eurowinety, Belgia. Ciężki temat? Bardzo ciężki, dlatego że w naszym ustawodawstwie nie są przewidziane kary, które obowiązują na terytoriach innych państw. W związku z tym takie pytanie mógłbym tylko i wyłącznie odpowiedzieć mailowo, czy też ewentualnie za pośrednictwem naszych kont, z których korzystamy, na których też możecie nam Państwo zadawać pytania. Nie wiem, po prostu nie mam pojęcia. Dobrze, to już sprawdzam na kolejne pytanie. Karta kierowcy, wymiana karty kierowcy. Karta wymieniana jest w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Jest ważna, wydawana na okres ważności 5 lat pod warunkiem, że nasze prawo jazdy będzie również ważne przez 5 lat, bo jeżeli będzie krócej ważne, to karta będzie wydana maksymalnie na okres ważności naszego prawa jazdy. Ja sugeruję, żeby przynajmniej 1,5 miesiąca przed zakończeniem ważności posiadanej przez Państwa karty już zwrócić się z wnioskiem do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych o wydanie nowej karty. Dlaczego taki długi okres? bo będziecie mieli Państwo czas, jeżeli nikt się do Was nie będzie odzywał, powiedzmy po 2-3 tygodniach na stronie internetowej nie znajdziecie informacji, że Wasza karta została już wydana i wysłana, będziecie mogli zainterweniować, dlaczego tak się dzieje. I może się okazać, co nie należy do rzadkości, muszę przyznać, bo spotkałem się już na mojej praktyce z kilkoma takimi sytuacjami, że we wniosku znalazł się gdzieś błąd lub było coś nieczytelnego. I panowie czy panie, które w PWPW obsługują te karty, odkładają taki wniosek, nie informując zainteresowaną osobę, że coś jest tam źle. Po prostu czekają, aż ona nawiąże kontakt. To, że uzyskacie kartę wcześniej, bo wszystko będzie dobrze, to nic, w niczym to nie przeszkadza. Będziecie ją mieli, ona będzie nieaktywna. Stara karta zdezaktywuje Wam się o północy w ostatnim dniu jej ważności, natomiast ta będzie aktywna. Pamiętajcie tylko o tym, że w takiej sytuacji, żeby zgrać dane ze starej karty, dokonać zrzutu, nie czekać na 28-dniowy termin, tylko po prostu wcześniej, bo karta nam się kończy. A przy okazji, jeżeli już mówię o tym, bo akurat tak się chyba zdarzało, że nie mieliśmy przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani tematem zrzutu z kart, więc jeżeli nie mamy pytań... Mamy, tak, już mamy pytania. W takim razie powstrzymam się od dalszego komentowania. To pytanie od Pana Mariusza. Jedziemy w systemie 13 dni. Czy jeśli na przykład zrobię pauzę 24 godziny po 3 dniach pracy, to po tej pauzie mogę ponownie jeździć 6 dni? Tak. Jeżeli potraktuje Pan to jako odpoczynek tygodniowy skrócony, to będzie Pan mógł znowu mieć 6 kolejnych cykli 24-godzinnych do kolejnego odpoczynku tygodniowego. I tutaj pytanie od Pana Tomasza. To może usystematyzujemy temat kontroli drogowej. Jakie dokumenty są wymagane do kontroli ruchu drogowego i jak wygląda teraz wzór zaświadczenia dla kierowcy za czas, kiedy nie prowadził pojazdu? Dokumenty wynikają z dwóch artykułów. Z artykułu 38 Prawa o ruchu drogowym, gdzie znajdziemy, że powinniśmy posiadać prawo jazdy. Niekoniecznie teraz już dowód rejestracyjny i ubezpieczenie. Ja jednak w przypadku świadczenia usług transportowych, czy też wykonywania przewozów na potrzeby własne, sugeruję, żeby te dokumenty ze sobą mieć. A ci, którzy udają się już w transport międzynarodowy, to obligatoryjnie muszą ze sobą te dokumenty również posiadać. Więc jeżeli kierujemy zestawem, czy to tandemem, czy ciągnikiem z naczepą, 2 dowody rejestracyjne, 2 odcinki ubezpieczenia OC i do tego prawo jazdy. To są te dokumenty, które będą wynikały z prawa o ruchu drogowym. Natomiast artykuł 87 ustawy o transporcie drogowym mówi nam o kolejnych dokumentach, które będą potrzebne właśnie podczas wykonywania przewozu drogowego. I tam znajdziemy wszystkie. On jest dosyć obszernym artykułem, dlatego że na drodze możemy spotkać się z różnego rodzaju przewozami. Z przewozami ADR-owskimi, zwierząt, odpadów, ludzi, tak, rzeczy. Jest tego całe mnóstwo. Jest też rozgraniczenie na ten transport właśnie drogowy i na przewozy na potrzeby własne. I teraz w zależności od tego, co będzie przewożone i jaki rodzaj transportu będzie wykonywany, będzie to uzależniało właśnie posiadanie odpowiednich dokumentów. Na pewno w przypadku przewozu drogowego, tego zarobkowego, będzie nam potrzebny wypis licencji i zawsze będzie nam potrzebny jakiś dokument, który będzie poświadczał pochodzenie towaru, który jest przewożony. A więc może to być w przypadku przewozów krajowych jakikolwiek dokument, przerzut między magazynami, list przewozowy, cokolwiek. Natomiast w przypadku transportu międzynarodowego musimy zastosować się do zapisów konwencji CMR, a więc posiadać odpowiednią CMR-kę. No a dalej to już w zależności od poszczególnych rodzajów przewozu. Oprócz tego jeszcze oczywiście zapisy czasu pracy kierowcy, czyli jeżeli kierowca posiada wykresówki, to ma mieć je ze sobą, jeżeli posiada kartę kierowcy również. Innym dokumentem będzie zaświadczenie o działalności kierowcy, które przedsiębiorca wydaje kierowcy za okresy, podczas których nie miał zapisu czasu pracy kierowcy, oraz wydruki, jeżeli były robione jakiekolwiek. Do kontroli drogowej, jeśli chodzi o czas pracy, musicie Państwo udokumentować bieżący dzień i 28 poprzednich dni. I te 4 dokumenty, które teraz wymieniłem, będą nam potrzebne. Oczywiście, jeżeli wszystkie 4 posiadamy, bo jeżeli posiada kierowca tylko i wyłącznie kartę kierowcy, to okaże tylko i wyłącznie kartę. A następne dokumenty będą wynikały już ze specyfiki przewozu. Inne dokumenty będą przy przewozie osób, inne wymagane będą przy przewozie rzeczy, jeszcze inne właśnie przy tych specjalistycznych przewozach ATP, ADR i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o sam wzór tego zaświadczenia dla kierowcy, to on się nie zmienił. Jak został opracowany przez Komisję Europejską i zastrzeżony jako dokument, który nie może być w żaden sposób przerabiany i tak dalej, ma być określony wzór tego dokumentu i ma być wypisany na maszynie lub na komputerze. Nie można tego zrobić odręcznie. Poza tym jeszcze jedna uwaga odnośnie tego zaświadczenia o działalności kierowcy. Jeżeli kierowca za okres, kiedy nie posiadał zapisów czasu pracy, korzystał z minimum z dwóch zwolnień, a więc chociażby przebywał na urlopie wypoczynkowym, a po powrocie z tego urlopu prowadził pojazdy do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej, a więc nieobjęte przepisami czasu pracy kierowcy, w związku z tym otrzyma dwa zaświadczenia. Nie może przedsiębiorca na jednym zaświadczeniu określić dwóch i więcej przyczyn nieposiadania zapisów. Ale pamiętajcie też Państwo, że te posiadanie tego zaświadczenia o działalności warunkowane będzie spełnieniem jednego z wymogów, które są określone w artykule 31 ustawy o czasie pracy kierowcy. A więc jeżeli kierowca przebywał na urlopie, na zwolnieniu lekarskim, prowadził pojazdy nieobjęte czasem pracy kierowcy, wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu, czy też przebywał na dyżurze przez dłuższy okres czasu i w tym czasie nie podejmował oczywiście pracy, tak? Więc tylko na te. Za granicą spotykam się często w mojej praktyce, że kontrolujący nie chcą się ograniczać do posiadania samego zaświadczenia, chociaż ono jest znormalizowane i Niemiec nieznający języka polskiego będzie widział, że zaznaczona jest pozycja 16 i on wie, co u niego w dokumencie jest pod pozycją 16, bo we wszystkich państwach będzie to samo. Więc nie znając języka będzie miał świadomość tego, jaka aktywność kierowcy w tym czasie wystąpiła. No i to chyba tyle na temat tego wzoru, żeby nie przedłużać czasu, bo widzę, że sypnęły nam się pytania, w związku z tym będziemy chcieli udzielić odpowiedzi na wszystkie. Dobrze, to pytanie od Pana Roberta. Czy po porzuceniu pracy mogę zaszczytać kartę u innego pracodawcy, czy u pracodawcy, u którego pracowałem? Panie Robercie, to są sytuacje, które tak naprawdę nie powinny mieć miejsca. Najlepiej rozstawać się zawsze w zgodzie i w ostatni dzień pracy, idąc po świadectwo, dać tą kartę, żeby przedsiębiorca mógł sobie zrzucić. Jeżeli taka czynność nie zostałaby dokonana przez tego przedsiębiorcę, u którego Pan pracował, może to zrobić inny przedsiębiorca i dokonać przesyłu, chociażby mailem po prostu tego pliku, żeby jednak ten przedsiębiorca posiadał Pana aktywności do ostatniego dnia pracy. Z tym, że może się okazać taka sytuacja, że poprzedni zrzut miał Pan 25 dni temu, poszedł Pan do pracy do innego przedsiębiorcy, ale tamten był zaganiany i dopiero po 2 tygodniach dokonał tego zrzutu. Czyli tak naprawdę ten plik będzie z przekroczeniem terminu i za to może ten poprzedni Pana przedsiębiorca otrzymać karę. W związku z tym zawsze po dżentelmeńsku należy się rozstawać i w ostatni dzień po prostu przyjść z tą kartą. No, pewnie jeszcze jakieś regulacje finansowe będą, wręczenie świadectwa i tak dalej, chyba że zostało wysłane pocztą, a regulacje finansowe zostały wcześniej uregulowane. Dobrze, to ja przejdę do kolejnego pytania. Tutaj napisał do nas Pan Paweł. Kto ponosi koszty badań okresowych i kursu doszkalających kierowcy? Kierowca czy pracodawca? Otóż, Panie Pawle, ta kwestia regulowana jest przez ustawę o transporcie drogowym w artykule 39 z literką L. Znajdziemy zapis, który mówi o tym, że przedsiębiorca ma obowiązek skierować kierowcę na badania lekarskie i psychologiczne oraz na szkolenie, a także ponieść koszty związane z badaniem lekarskim i psychologicznym. Koszty szkolenia leżą po stronie kierowcy. Niektórzy przedsiębiorcy płacą za swoich kierowców, tak? Otrzymują fakturę za to szkolenie, mogą sobie to wrzucić w koszty. Tak się dzieje w firmach, gdzie ta załoga raczej jest stała, gdzie jeden do drugiego ma zaufanie, szanują się wzajemnie i wtedy ten przedsiębiorca te koszty może sobie ponieść, tak? Ale pamiętajcie Państwo, że nie musi. Nie wynika to z przepisu. Płaci za badania lekarskie, psychologiczne. Marku, to pytanie od Pana Emila. Która według Was nawigacja jest najlepsza? Panie Emilu, ja nie odpowiem na to pytanie, bo brakuje mi takiego doświadczenia w jeździe po Europie. W związku z tym myślę, że lepiej Pan zrobi, zadając to pytanie na na forach, gdzie kierowcy Panu cokolwiek zasugerują. Oczywiście jak znam te fora, to padną też odpowiedzi kpiące, ale z nich proszę sobie nic nie robić. Niech Pan tylko wybierze te, które będą Pana naprawdę interesowały. I myślę, że ci, którzy jeżdżą dużo po Europie, będą w stanie Panu lepiej pomóc niż ja bym to zrobił. I pytanie od Pana Adama. Ostatnio nie dosłyszałem. Bardzo proszę o powtórzenie. Autobus na potrzeby własne. Umowa z kierowcą, umowa zlecenie czy umowa o pracę? Każdy jeden przewóz na potrzeby własne, czy to będzie przewóz rzeczy, czy przewóz osób, warunkowany jest 3 takimi podstawowymi obowiązkami, obwarowaniami można nawet powiedzieć. Jednym z nich jest właśnie fakt, że kierowca posiada umowę o pracę. Żadna umowa zlecenie, żadna umowa o dzieło, ani żaden inny taki forma nawiązania współpracy. Po prostu umowa o pracę, która określona jest w kodeksie pracy, tylko i wyłącznie. I w przypadku kierowcy autobusu, który wykonuje przewozy na potrzeby własne, również ten obowiązek jest. Pozostałe 2 warunki to pojazd stanowi własność przedsiębiorcy lub jest jego przedsiębiorca lub jest w jego prawnym posiadaniu. I 3. warunek, przewożone rzeczy stanowią własność przedsiębiorcy, a w przypadku przewozu autobusem osób, to musi to być grupa, która jest pracownikami danej firmy lub mogą również tym autobusem jechać członkowie rodzin pracowników. Tak? I gdyby przedsiębiorca zdecydował się wysłać na wycieczkę taki autokar, to z rodzinami pracowników również będzie można jechać. Dobrze i pytanie od Pana Mariusza. Na potrzeby własne i BDO, wykop ziemi, gruzu, piasku. Można prosić o opisanie systemu i jak działać, ponieważ jedni chcą zgłaszać wszystkie przewozy, inni nie. Ja polecam, żeby zgłaszać, bo firmy wszystkie, które znam, które obsługuję chociażby na co dzień, tak, bo współpracuję z takimi firmami, mają to zgłoszone w starostwie i posiadają zezwolenia na przewóz. W związku z tym sądzę, że nie ma co się tutaj zastanawiać, jaki to będzie przewóz, jaka to będzie ziemia przewożona. Po prostu lepiej jest to zgłosić, posiadać ten dokument przy sobie. Marku, czy otrzymałeś informację, ile nas teraz osób ogląda? W międzyczasie, jak rozmawiałem, tak to połowę planu z tego, co zrozumiałem, mamy wykonane. Czyli jeszcze 150 osób i otwieramy szampana. Ja bym tego szampanem nie nazwał. Ja będę cały czas mówił, że to jest piccolo. To piccolo. Nie bardzo jest widoczny, ale to jest naprawdę piccolo. Zobaczcie Państwo. Mamy serpentyny. Nie możemy tutaj się aż tak bardzo. Wyjdziemy ze studia i ludzie pomyślą, że dopiero z Sylwestra wracamy, a dzisiaj już 23 stycznia. Dobrze, to przejdźmy do pytania. Tutaj Pan Mariusz, to może rozszerzę pytanie poprzednie. Jeździmy w systemie 13 cykli, czyli 6 dni, pauza 24 godziny i 6 dni. Wiem, że już mogę zrobić pauzę 24 godziny po 3 dniach i będzie to skrócona pauza tygodniowa. Po tej pauzie mogę jechać ponownie 6 dni i tu pytanie, czy jeśli całość cykli nie przekroczy 13 dni, to druga pauza tygodniowa też może być skrócona, czy już minimum 45 godzin? To wszystko będzie zależało, Panie Mariuszu, w jakim dniu Pan zacznie. Proszę pamiętać o definicji tygodnia, która jest określona w przepisach czasu pracy kierowcy i wynika z niej, że tydzień jest to okres między godziną 0 w poniedziałek, a 24 w niedzielę. I teraz, jeżeli 2 takie tygodnie miną, to zgodnie z zapisami rozporządzenia 561 musi Pan w międzyczasie mieć co najmniej 1 regularny odpoczynek i 1 skrócony lub co najmniej 2 regularne odpoczynki. I jeszcze raz powtórzę, bo takie pytanie też często padało. 1 regularny i co najmniej 1 skrócony. Może się okazać, że będą 2 skrócone pod rząd, ale w okresie tych 2 tygodni, w nawiązaniu do tej definicji, którą Państwu przed chwilą zacytowałem, musi się znaleźć również 1 odpoczynek tygodniowy regularny, czyli co najmniej 45-godzinny. Dobrze, to przechodzę do kolejnego pytania od Pana Marcina. Prawo jazdy kategorii B mam jeszcze ważne 2 lata. Zdałem praktykę C. Prawo jazdów jeszcze nie wymieniam, bo jeszcze muszę zdać C i E, a złożyłem dokumenty o kartę kierowcy. Czy kartę kierowcy będę miał tylko na 2 lata? Nie, bo nie wiem, dlaczego ma Pan określoną ważność tego prawa jazdy na 2 lata. Czy to wynika z badań lekarskich, czy po prostu uzyskał Pan to prawo jazdy już po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami. Został Panu ten okres tam ściśle określony, o tak powiem. Natomiast podczas wymiany tego prawa jazdy, jeżeli nie zmienił Pan miejsca zamieszkania, to będzie Pan mógł ubiegać się o 5-letnie wydanie prawa jazdy. Jeszcze raz powtarzam, nie wiem dlaczego ma Pan tylko ważne na 2 lata, tak? Trudno mi w związku z tym zająć jednoznacznie stanowisko. Dobrze, to ale Pan Emil tak? Ma wątpliwość, bo rozmawiał przez telefon, czy my udzieliliśmy odpowiedzi na jego pytanie. Odnośnie ja nawigacji. Nawigacji. A, to tak, jak najbardziej. To udzieliłem odpowiedzi Panie Emilu, z której nic nie wynikało. Po prostu poleciłem Panu, żeby zorientował się Pan na forach, bo tam jeżdżą kierowcy na co dzień i oni znają ten temat najlepiej. Ja nie mam aż takiego doświadczenia jak zawodowy kierowca, który każdego dnia znajduje się na drodze. W związku z tym oni Panu lepiej doradzą, niż ja bym to zrobił. Dobrze, to mamy pytanie od Pana Tomasza. Tu będą 2 pytania. Pierwsze, co się bardziej opłaca kierowcy pod względem finansowym? Podjazd pod rampę na złotej minucie, czy bez karty na funkcji aut, przy zachowaniu minimum 7 godzin odpoczynku dobowego? Ej, Panie Tomaszu, Panie Tomaszu. Co się bardziej opłaca? Ja rozumiem, że chodzi Panu tutaj o karę pod względem finansowym. Złota minuta jest nie we wszystkich tachografach, tak? Proszę pamiętać o prędkości. Wyjmując kartę z tachografu na podjazdach, może Pan to zrobić, ale zawsze będzie to budziło wątpliwość kontrolującego. Dlaczego to tak się działo? Dlaczego ta karta była wyjęta? Ja proponuję, że jeżeli są to stałe dostawy do określonego odbiorcy, to może udałoby się podpisać z nim taką umowę, z której wynikałoby, że kierowca w czasie, kiedy odpoczywa, to jego ciężarówką po prostu podjeżdża ktoś inny, czy to kierowca dzienny tak zwany, czy po prostu sam załadowca, tak? Przecież poza drogą publiczną nawet nie trzeba posiadać uprawnień właściwej kategorii prawa jazdy, żeby dokonać tego podjazdu. Jeżeli szef by się zgodził i taka umowa byłaby podpisana, to jak najbardziej sugeruję, żeby wyjmować w tym momencie kartę z tachografu. A co do odpoczynku 7-godzinnego, to Komisja Europejska rzeczywiście podjęła taką decyzję, żeby kierowca, który minimum 7 godzin ma odpoczynku dobowego, nie był dwukrotnie karany za przekroczenie czasu dziennego prowadzenia pojazdu, bo w tym momencie zbiegały się 2 dni tak naprawdę kierowcy, bo nie miał w tym czasie odpoczynku dziennego. Jeżeli jednego dnia prowadził pojazd przez 8,5 godziny, a następnego powiedzmy 9,5 godziny, to będzie razem 18 godzin, jak dobrze liczę. I dostawał karę kierowca również za przekroczenie o powiedzmy te 9-8 godzin, tak? Bo do 10 mógł przedłużyć, czyli za 8 godzin oraz druga kara za skrócenie odpoczynku dziennego. Teraz zgodnie z tym, co, bo domyślam się, że Pan się orientuje, o co chodzi z tymi 7 godzinami. Jest tylko jedna kara za skrócenie odpoczynku dziennego o 2 godziny, jeżeli w tym dniu mógł Pan skrócić odpoczynek, lub o 4 godziny, jeżeli musiał Pan wykorzystać odpoczynek regularny. Więc ja tutaj Panu nie powiem, co zrobić. Musiałbym znać firmę, czym się zajmuje, dokąd jeździ, no i najlepiej z szefem porozmawiać. W firmach, które ja osobiście obsługuję, które ze mną współpracują, staram się, żeby takie umowy właśnie były podpisane u tych stałych odbiorców, chyba że Pan za każdym razem bierze ładunek ze spedycji przypadkowej i jedzie Pan za każdym razem w inne miejsce. Ale jeżeli jest to ten sam odbiorca, jeździ Pan w te same miejsca, warto pomyśleć o podpisaniu takiej umowy. To drugie pytanie. Tylko, przepraszam jeszcze Olu, tylko wtedy, gdyby taka sytuacja miała miejsce, to proszę pamiętać, żeby po załadunku, kiedy już Pan znowu zaloguje kartę, dokonać wydruku i opisać go, tak, że powyższe podjazdy były wykonywane przez właśnie kierowcę dziennego w tej firmie, czy też przez załadowcę. To jeszcze Pan Tomasz się pyta, czas pracy nocnej, czy 10 godzin to sama jazda i młotki i wtedy mogę zrobić 4 godziny pauzy i wyjdzie 14 godzin w sumie. Na przykład zaczynam o 24 i kończę o 14, w tym 4 godziny pauzy. Mhm. Godziny nocne, Szanowni Państwo, to okres przypadający między godziną 0 a 7 rano. Przedsiębiorca może sobie wyznaczyć 4 godziny z tego przedziału, które będą właśnie godzinami nocnymi. Jeżeli, panie Tomaszu, pracował pan chociaż jedną minutę w porze nocnej, to rzeczywiście obowiązuje pana 10-godzinny okres pracy. I słusznie pan już sugeruje w pytaniu, że do tych 10 godzin wlicza się tylko i wyłącznie jazda i młotki, czyli to, co pan wykonuje inną pracę niż prowadzenie pojazdu. Więc jeżeli w międzyczasie jeszcze 4 godziny będzie pan miał zaznaczone na swoją aktywność na łóżku, jak najbardziej będzie to wszystko w porządku. Dobrze, i pytanie od pana Damiana. Czy można sprowadzić kupiony pojazd w innym kraju bez karty kierowcy? Nie. Nie. Nawet jeżeli nie byłby wykonywany transport drogowy, to pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony, muszą rejestrować aktywności kierowcy. Muszą rejestrować. Więc to samo będzie dotyczyło tego pojazdu, który będzie sprowadzany. Kierowcę będą obowiązywały normy związane z czasem pracy kierowcy. W związku z tym ta karta powinna się znaleźć w tachografie. Dobrze. To zanim przejdziemy może do kolejnego pytania, zachęcamy cały czas do udostępniania naszego dyżuru, żeby jak najwięcej osób tutaj mogło zadać pytanie. Pomóżcie Państwo, żeby ten szampan nie wylądował w lodówce, bo ja już się troszeczkę nagadałem i zaczyna mi zasykać w gardle, więc dobrze by było, żeby jednak te 300 osób się udało nam się przed monitorami. Dobrze, to przejdźmy do pytania od Pana Emila. Czy jeśli mam umowę na czas określony 6 miesięcy i mamy przestój, na przykład 3/4 miesiąca, to czy pracodawca ma obowiązek zapłacić za ten czas, kiedy jestem cały czas dyspozycyjny, mimo to, że siedzę w domu? Ta sprawa jest dosyć skomplikowana, muszę szczerze przyznać, bo tak naprawdę w ustawie o czasie pracy kierowcy znajdziemy taki zapis, że za czas dyżuru kierowca powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 60%. Ale to bardziej będzie dotyczyło akordu przy tym dyżurze. Natomiast jeżeli tej pracy nie ma, to trudno, żeby przedsiębiorca płacił za to, że ktoś nie pracuje. W związku z tym nie sądzę, żeby tutaj można było cokolwiek. 3/4 miesiąca, no to jest 21 dni powiedzmy, tak? Czy nawet trochę więcej. Więc w tym czasie, jeżeli się nie pracuje, to trudno domagać się jakiegokolwiek zarobku. Inaczej, mówię, sytuacja by wyglądała, gdyby pan wyjechał w trasę i tam oczekiwał przez, nie wiem, 2, 3, 4 dni, tak? Nie może pan dysponować swobodnie swoim czasem, jest pan w pracy, czyli to byłby taki de facto dyżur dla pana i wtedy przedsiębiorca musiałby panu zapłacić te 60%. Natomiast w tej sytuacji niestety nie. Tutaj pan jeszcze, Emil, dodał, że umowa o pracę na najniższej krajowej, wynagrodzenie do ręki jest wypłacane. No to akurat nie ma najmniejszego znaczenia w tym momencie, tak? Dobrze, że jest jakaś umowa w ogóle o pracę. Najniższa krajowa, to myślę, że 80% jak nie więcej kierowców ma właśnie taką umowę na najniższą krajową. Reszta to są należności wynikające z nieopodatkowanych kwot, czyli z delegacji, z ryczałtów za noclegi, czy też z ryczałtów za pracę w godzinach nocnych. I dopiero tamte pieniądze się liczą. Ale ja ze swojej strony to podziwiam jednak tych kierowców, bo dzisiaj mogą zarobić jakieś pieniądze, które nie będą wchodziły w ich oskładkowanie ZUS-owskie. W związku z tym, jak już będziecie Państwo wybierać się na emeryturę, to się może okazać, że tych pieniążków dostaniecie tak mało, że na leki Wam zabraknie. Dobrze, to ja przejdę do kolejnego pytania od Pana Piotra. Witam. Czy jeśli pracuję 3 dni na warsztacie, a 2 dni jeżdżę, to wystarczy, że na te 3 dni zrobię wpis manualny, czy muszę mieć zaświadczenie? Oraz jak pracuję na warsztacie i robię wpis manualny, to muszę zaznaczyć przerwę, czy może być 8 godzin młotki i pauza dobowa? No to trochę specyficzna praca, ale sugerowałbym tak, bo rozumiem, że korzysta Pan z tachografu cyfrowego, skoro chce Pan dokonywać wpis manualny. W związku z tym łatwiej byłoby, gdyby przedsiębiorca za ten okres wystawił Panu zaświadczenie o działalności, że przez te 3 dni wykonywał Pan inną pracę niż prowadzenie pojazdu. Następnie będzie Pan miał 2 dni z wpisami tachografu, bo będzie Pan jeździł. z tym, że jeżeli Pan pracuje na warsztacie i chciałby Pan jednak rejestrować te swoje aktywności, to również jest taka możliwość. Zaloguje Pan kartę, uruchomi Pan funkcję młotków, tylko proszę pamiętać, że zgodnie z zapisami ustawy o czasie pracy kierowcy po 6 godzinach pracy zobowiązany jest Pan zrobić co najmniej 30-minutową przerwę. Po 9 godzinach co najmniej 45-minutową przerwę. I należałoby wówczas udać się do samochodu i włączyć na te 30 minut czy na 45 minut łóżko, żeby nie powstało naruszenie. A za niewykorzystanie tej przerwy kara już zaczyna się od 300 zł, więc nie jest to wcale mała kara. I pytanie od Pana Przemka. Czy przy przeprawie promowej, na przykład Dover, nie można używać w tachografie opcji prom-kolej? Można. Nikt Panu tego nie zabroni, z tym, że nie będzie to wzięte pod uwagę, bo prom płynie za krótko i nie ma kabin, w związku z tym nie będzie można tutaj skorzystać z sytuacji dwukrotnego przerwania odpoczynku dziennego, regularnego, żeby sobie sumować okres przed, na i za promem. Ale to, że Pan włączy funkcję prom, jak najbardziej korzystne będzie. I jeszcze jedna sytuacja. A gdyby się zdarzyła taka sytuacja, że dojechał Pan do przeprawy promowej i niestety nie załapałby się Pan na prom, bo już zabrakło miejsca, to wtedy można zrobić sobie wydruk i kiedy już Pan wjedzie na ten prom, zaznaczy Pan funkcję prom, będzie Pan mógł skorzystać z artykułu 12 rozporządzenia 561 mówiącego o niezastosowaniu się do niektórych przepisów. Nie z Pana winy, z sytuacji nie dających się przewidzieć, nie zdążył Pan na prom. I tak naprawdę będzie Pan teraz stał przed tym promem i wykorzystywał odpoczynek dzienny, czy jednak zdecyduje się Pan wjechać na ten prom, zaznaczyć tą funkcję, a wydruk, który Pan zrobi wcześniej, że zabrakło miejsca na promie, będzie jak najbardziej uzasadnieniem, że przekroczył Pan dzienny okres czasu pracy. Dobrze, to ja przejdę do kolejnego pytania od Pana Błażeja. Witam, mam kolejne nurtujące mnie pytanie. Podwójna obsada. Mianowicie chodzi o rozdzielenie i podmianę jednego kierowcy z podwójnej obsady. Jak wyglądała pozostały dzień pracy dla kierowcy, który został zabrany z podwójnej obsady w trasę solo? Definicja załogi została też precyzyjnie określona, żeby wyeliminować jakiekolwiek nieprawidłowości. Jeżeli, Panie Błażeju, mówimy o załodze, to jest to sytuacja, kiedy obaj kierowcy przebywają w pojeździe. A jeżeli jeden z nich tylko przebywa w pojeździe, to drugi musi się do niego dosiąść przed upływem godziny od momentu rozpoczęcia pracy przez tego pierwszego. Jeżeli nastąpiłaby taka podmiana kierowcy, to znaczy, że załoga została rozformowana i nie ma tej załogi. Każdy z kierowców będzie rozliczany pojedynczo. Znając zapisy czasu pracy kierowców jazdy w załodze, na pewno, a później rozliczając ich jako pojedyncze załogi, na pewno będą naruszenia. W związku z tym takie sytuacje polecałbym, żeby miały miejsce sporadycznie i już z góry, mając świadomość tego, że będzie podmiana wykonana do jednego z załogantów, starać się rejestrować czas pracy tak, jakby to poruszała się załoga jednoosobowa. No dobrze. Marku, czy wiesz, ile osób nas teraz ogląda? No nie wiem, ale coraz bardziej łapczywie patrzę na tego szampana, bo jednak w gardle zasycha. No ja otrzymałam informację, że prawie 180 osób. No, to troszkę mniej niż ostatnio. Brakuje. A czas dyżuru się kończy. W związku z tym szampan trafi do lodówki, a sztuczne ognie na Sylwestra będą czekały. Chyba że namówicie Państwo znajomych, za tydzień zasiądą przed monitorami, będą chcieli z nami porozmawiać. Ale oczywiście jeszcze można udostępniać i zadawać oczywiście pytania, bo czekamy na kolejne pytania. To może, Marku, przedstawisz aplikację? Bardzo chętnie, właśnie o tym też pomyślałem. Tym bardziej, że mamy się teraz czym pochwalić. Szanowni Państwo, bo do naszej aplikacji tachograf, którą możecie sobie ściągnąć w sklepie Google Play, dorzuciliśmy dodatkowe funkcje. W zakładce tu na wysokości tachografu znajdziecie kursy i szkolenia. Przygotowaliśmy dla Was możliwość skorzystania z bezpłatnego kursu języka angielskiego dla kierowców. Jeździcie po całej Europie, posługujecie się no, takim językiem, jakie gdzieś tam zasłyszeliście, nauczyliście się. Tu możecie otrzymać tą dawkę informacji, która naprawdę może Wam się przydać w Waszych codziennych zmaganiach za kierownicą. Ponadto możecie Państwo wykupić sobie kurs ADR-owski. Tu już oczywiście za pieniążki, dostęp ograniczony, ale zawsze to jest jakaś możliwość, jeżeli byście chcieli z tego kursu skorzystać. A sama aplikacja na pewno pomoże Wam w Waszej codziennej pracy na obserwowaniu Waszych aktywności. My z Olą wychodzi na to, że zaraz upłynie nam 47 minuta pracy, bo taką zaznaczyłem. Jeszcze pewno parę minut mamy, zanim będziemy mogli przełączyć nasz tachograf na funkcję odpoczynek. Dla Oli odpoczynek, a ja jeszcze będę dzisiaj uczestniczył w jednym programie o 20:30. W związku z tym do domu pewno dotrę, kiedy już wszyscy będą spali. Dobrze, mamy pytanie od Pana Adriana. A coś na temat podnoszenia osi? Jest to obowiązek? Obowiązku takiego nie ma, natomiast jest to ze względów ekonomicznych jak najbardziej wskazane, Panie Adrianie, żeby w momencie, kiedy nie ma Pan ładunku, pojazd na pewno będzie bardziej ekonomiczny w eksploatacji, jeżeli Pan tą oś podniesie. To czekamy na kolejne pytania. No i oczywiście, jeżeli chcą Państwo otrzymać powiadomienia o naszym live'ie, to tutaj prosimy o polubienie naszego fanpage'a. Wówczas tutaj będą Państwo otrzymywać powiadomienia odnośnie naszych live. Pan Krzysztof Wiśniewski zasugerował, że szkoda, że nie ma tej aplikacji na iPhony. Ja osobiście też korzystam z iPhone'a i też nad tym ubolewam, chociaż aktywnie uczestniczyłem właśnie przy produkcji tej aplikacji. Natomiast z producentem rozmawialiśmy ostatnio i taki pomysł się zrodził. Co prawda jest to dosyć kosztowna sytuacja, ale był tam jakiś pomysł, o którym pewno będziemy mogli poinformować w niedalekiej przyszłości. I robimy wszystko, żeby jednak na OIS-a również ta aplikacja chodziła. Dobrze. To może sprawdzę, czy jeszcze mamy pytanie z zeszłego tygodnia. Już sprawdzam. Tutaj pojawiło się pytanie odnośnie dokumentów podczas kontroli. To już dzisiaj wyjaśniałem tą sytuację. Mówiłem o tych podstawowych dokumentach oraz o tych, które wynikają z ustawy o transporcie drogowym. No i to te dokumenty muszą się pojawić w kabinie kierowcy. Ja polecam, żeby kierowca miał teczkę po prostu, w której będzie miał te dokumenty powkładane w poszczególne koszulki. Bo muszę Państwu powiedzieć z perspektywy też moich poprzednich zawodów, czyli kiedy byłem jeszcze policjantem, czy też inspektorem transportu drogowego, zupełnie inaczej wygląda kontrola drogowa kierowcy, który jest uporządkowany, po którym widać, że wie, o czym się z nim rozmawia i po kolei sobie wyjmuje dokumenciki, bo ma je poukładane. A inaczej wygląda kontrola, kiedy od kierowcy na przykład zażąda się wypisu z licencji, a ten zanurkuje na chwilę pod fotele i tam coś grzebie, wyciągając stare marynarki, buty, później jeszcze jakieś gazety, papiery i w końcu wyciągnie jakiś dokument i to ten, bo on nawet nie wie, czy to ten. Więc te kontrole są zgoła odmienne od siebie. W związku z tym poukładane elegancko w koszulkach, w teczówce, zapięte, na pewno Wam się nie pogubią, a i łatwość przenoszenia tego wszystkiego pod pachą, kiedy będziecie szli chociażby do spedycji załatwiać jakiekolwiek dokumenty. Marku, słyszałam, że czas nam się kończy, natomiast jeszcze jedno pytanie od Pana Adriana. Tryb out, kiedy ma zastosowanie? On, Panie Adrianie, dotyczy tylko i wyłącznie pojazdów, które poruszają się poza drogami publicznymi, ale nie należy tego mylić z sytuacją, że pojazd przejeżdża ileś tam kilometrów po drodze publicznej, wjeżdża na teren bazy, na terenie której będzie rozładowany i kierowca w tym momencie poza drogą publiczną włącza funkcję out. Tak nie jest. To dotyczy tylko pojazdów, które poruszają się przez cały dzienny okres poza drogą publiczną. Najczęściej są to jakieś terminale promowe, terminale kolejowe, czy też odcinki budowy nowych dróg. Mogą to być również jakieś duże spedycje, gdzie te pojazdy służą tylko i wyłącznie do przemieszczania kontenerów. Natomiast pojazdy, które wyjeżdżają na co dzień na drogi publiczne, z funkcji aut nie skorzystają. To co, Marku? Widzę, że za moment 19. Zabiorą nam mikrofony. Trzeba będzie się pożegnać niestety. Szanowni Państwo, nie ustaliliśmy dzisiaj rekordu. Piccolo idzie do lodówki. Może za tydzień uda nam się. Widzimy się w czwartek, godzina 18. A za dzisiejsze spotkanie serdecznie Państwu dziękujemy, życząc miłego wieczoru. Do zobaczenia. Do zobaczenia.